W latach 70. obejrzałem film Lato bez końca. Przedstawiał młodych ludzi z Kalifornii, jeżdżących po całym świecie z deskami do surfowania, poszukujących niekończącego się lata i idealnej fali. Pomyślałem, to film o mnie. Przez 2 lata podróżowałem po Australii, południowo-wschodniej Azji, Sri Lance, Malezji, aż w końcu dotarłem do małej wyspy Mauritius. Miała ona wspaniałe warunki do surfowania i nurkowania. Zamieszkałem w Zatoce Tamarin razem z Simonem i Danielem, kreolskimi rybakami. Cześć chłopaki, Jan, czekaj. Ponurkujemy w nocy? Dzisiaj? Tak. Pogoda nie jest zbyt dobra. Jest dobra. W porządku. Gdy płynęliśmy, woda błyszczała. To była piękna noc. Dotarliśmy do miejsca zwanego Czarną Rzeką. Wskoczyliśmy do wody i zobaczyliśmy langustę. Co to za maleństwo? Jeśli to wszystko, na co was stać, to wracam do Nowej Zelandii. Nie zapalaj latarki, obudzisz rekiny. Bez obawy. Panowała ciemność z powodu chmur i braku światła księżyca. Woda była lekko wzburzona. Na wyspach przekonałem się do nurkowania w nocy. Zwykle robiłem to po zewnętrznej stronie rafy. Używaliśmy specjalnych latarek, którymi można było oślepić kraby i langusty i bez problemu zbierać je w skórzanych rękawicach.
Rozejrzałem się pod wodą i zobaczyłem meduzę. Wyglądała jak sześcian z mackami jak palce. Czy to naprawdę meduza? Pomyślałem. Wyciągnąłem rękę w jej stronę, aby się przekonać. Nie miałem pojęcia, że to osa morska, jedno z najbardziej jadowitych stworzeń znanych człowiekowi. Kształtem przypomina dzwon z sześcianem u spodu i wystającymi na zewnątrz mackami. Myślałem, że mam do czynienia z przeźroczystą mątwą, a była to rzadko spotykana meduza. Nagle coś ukłuło mnie w ramię. Poczułem uderzenie i wstrząs o sile porównywalnej do mocy 1000 V. Kiedy płynąłem w kierunku kolegów, otrzymałem kolejne ukłucie. I jeszcze czwarte. Meduza. Meduza. Ile? 3, 4? Nie wiem. Jedna może zabić. Mamy cię. Już cię mamy. Prawe ramię trzymałem sparaliżowane w wodzie. Wtedy poczułem piąte ukłucie. Pomyślałem, coś ty zrobił, żeby zasłużyć na taką karę. Przez myśli przepływały mi obrazy wszystkich złych rzeczy, które zrobiłem w życiu. Nie ma sensu myśleć o tym, czy na to zasłużyłem, czy nie. Umieram. Gdy młody chłopak ciągnął mnie przez lagunę, czułem, jak trucizna dociera do moich nerek, jakby ktoś wbijał mi w plecy pięść i jak rozlewa się dalej w prawej części ciała. Kiedy dotarliśmy do plaży, mój ratownik próbował wyciągnąć mnie na brzeg. Chciałem zrobić krok naprzód, ale prawa noga załamała się pode mną. Uświadomiłem sobie, że trucizna sparaliżowała mi już prawą stronę ciała, czyniąc je bezwładnym i ciężkim. Hej, stary. Wszystko w porządku? Chłopak martwił się o swoich braci na rafie. Leżałem na plaży. Czułem zmęczenie i osłabienie. Ciążyły mi powieki. Kiedy chciałem zamknąć oczy, usłyszałem głos. Synu, jeśli zamkniesz teraz oczy, już nigdy się nie obudzisz. Zapytałem, co? Kto to powiedział?
Spojrzałem w prawo, spodziewając się zobaczyć stojącego obok człowieka, lecz nikogo tam nie było. Dziwne, pomyślałem. Głos powiedział mi, jeśli zamkniesz teraz oczy, już nigdy się nie obudzisz. To znaczy, że umrę. Pomyślałem, co ty wyprawiasz, próbując tutaj spać? Idioto, to jest śpiączka, nie możesz zasnąć. Potrzebujesz odtrutki. Jako ratownik wiedziałem, że jestem na progu śpiączki, która prowadzi do utraty świadomości i pewnej śmierci. Wstałem więc i tak jak umiałem, walczyłem ze zbliżającą się śmiercią. Lewą nogę miałem na tyle sprawną, że udało mi się na niej utrzymać ciężar ciała. Prawej nogi użyłem jako kuli i utykając, skierowałem się w stronę drogi w poszukiwaniu pomocy. Jeśli zamkniesz oczy, już nigdy się nie obudzisz. Cześć. Jak się macie? Patrzcie na tego gościa. Znowu pijany surfer. Pomóżcie mi, proszę. Zabierzcie mnie do szpitala. Masz pieniądze? Tak, zapłacę. Ile masz? 50? 100 dolarów? Ile zechcecie? Za dużo wypiłeś. Kiedy odchodzili, pozostawiając mnie bez pomocy, ponownie usłyszałem głos. Synu, czy jesteś gotów błagać o swoje życie? Błagam. Proszę. Ile masz pieniędzy? Zapłacę. Zapłacę ci. Jak mi zapłacisz? Zapłacę ci. Zapłacę, obiecuję. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w domku. Zatoka Tamarin. Okej. Dowiozę cię do zakrętu do zatoki. Zaczekaj. Do szpitala. Nie masz pieniędzy. Wysadzę cię tutaj. Proszę. Zapłać mi. Dawaj pieniądze. Masz pieniądze? To wysiadaj. Wysiadaj. Wypadłem za drzwi. Nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje. Gdy wyczerpany leżałem na drodze, usłyszałem głos Daniela, rybaka z wioski. Jan? Co się stało? Meduza. Meduza? Zabiorę cię do hotelu. Wziął mnie na ręce i zaniósł do hotelu. Chińczycy zamknęli już bar. Siedzieli w pobliżu basenu, grając w mahjong i pijąc whisky. Thank you.
Usiądź. Wezwę pogotowie. Hej, biały. Co z tobą? Jesteś pijany? Nie. Proszę, do szpitala. Muszę do szpitala. Co to jest? Głupi. Dlaczego wbijasz sobie igły w rękę? Okryj mnie kocem. Ci ludzie myśleli, że jestem narkomanem, a ja umierałem. Głupi chłopak. Głupi. Jest mi tak zimno. Zimno. Pomocy. Napij się. No masz? Pij. Proszę, zawieź mnie. Zawieź mnie. Nie, nie. Poczekaj tu na karetkę. On chce, żebym go zawiózł. Odwróciłem wzrok. Obiecałem sobie, że jeśli przeżyje, ten Chińczyk będzie martwy. Popatrzyłem na niego i zacząłem planować, co mu zrobię, jeśli przetrwam. Byłem wściekły. I wtedy zobaczyłem Daniela. Podbiegł do mnie i ku mojemu zaskoczeniu na parking wjechała karetka. Szybko, to Meduza. Pospieszcie się. Ostrożnie z nim. Już dobrze, nie martw się. Będzie dobrze. W drodze do szpitala we wnętrzu karetki ujrzałem małego chłopca o jasnych włosach. Wtedy zdałem sobie sprawę, że oglądam siebie. To były sceny z mojego życia. Pomyślałem, czy to koniec? W myślach dokonałem oceny siebie. Wiedziałem, że jestem bliski śmierci i mogę tego nie przeżyć. I nagle zobaczyłem moją mamę. Patrzyła mi prosto w oczy i mówiła: Jan, nieważne, co zrobiłeś w życiu, nieważne, jak daleko jesteś od Boga, jeśli zawołasz do Niego z głębi serca, On cię usłyszy i przebaczy ci. Pomyślałem, no tak, a jeśli istnieje Bóg, to który? Widziałem ich tysiące podróżując przez Kandy, Sri Lankę, Malezję. Byłem w tylu różnych miejscach. Leżałem w karetce myśląc, okej, Boże, jeśli istniejesz, ukaż mi się. Leżąc powtarzałem, pokaż mi się, a będę się modlił. Nie pojawiła się żadna twarz, a moja mama ciągle powtarzała, módl się z głębi serca. Boże, jeśli naprawdę jesteś, jeśli to faktycznie się dzieje, pomóż mi się modlić. Pomóż mi się modlić. Jedyną modlitwą, jakiej się nauczyłem. Przypomnij mi, Ojcze nasz. Kiedy to powiedziałem, przed oczami ujrzałem słowa
przebacz nam nasze winy. Pomyślałem, jak Bóg może mi wybaczyć? Jest za późno, a ja zrobiłem tyle złych rzeczy. Boże, Boże, jeśli naprawdę jesteś i słyszysz mnie, proszę, przebacz mi. Pojawiły się kolejne słowa. Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zrozumiałem, że mam przebaczyć innym ludziom. Uznałem, że mogę to zrobić. Nie jestem mściwy z natury. Boże, mogę przebaczyć każdemu. Przebaczam tym, którzy mnie zranili. Kiedy to powiedziałem, pojawiła się przede mną twarz taksówkarza. Co ten człowiek tu robi, pomyślałem. Głos przemówił, czy przebaczysz temu człowiekowi, że wyrzucił cię dziś z taksówki i zostawił umierającego? Nie, to chyba żart, stwierdziłem. Nie mogłem mu wybaczyć, byłem na niego wściekły. Po chwili pojawiła się przede mną twarz Chińczyka. A ten co tutaj robi? Głos zapytał, czy przebaczysz temu człowiekowi? Nie wziął cię do szpitala i pozostawił umierającego w hotelu. Pomyślałem, nie. Kiedy zobaczyłem tych dwóch ludzi, zrozumiałem, że to nie była jakaś tam klepana modlitwa. Zdałem sobie sprawę, że rozmawiam z kimś, kto mógł być Bogiem. Ten ktoś prowadził rozmowę w sposób dostosowany do mojej sytuacji. Boże, jeśli Ty możesz mi przebaczyć grzechy, ja przebaczę tym ludziom to, co mi zrobili. Wtedy twarze zniknęły. Następnie przyszły słowa, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Co to znaczy Twoja wola? Dotąd żyłem jak chciałem. Boże, muszę znać Twoją wolę. Jeśli mi pomożesz, odnajdę ją i będę za Tobą podążał i będę Cię czcił przez wszystkie dni mojego życia. Kiedy to powiedziałem, cała modlitwa Pańska pojawiła się przed moimi oczami. Po raz pierwszy w życiu miałem całkowite objawienie tego, co oznacza. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Poczułem, jak ogarnął mnie niesamowity pokój. Czułem, że ta modlitwa różniła się od powtarzania takich samych zwrotów, klękania i wstawania w czasie liturgii. Była całkowicie inna i wypływała z głębi serca. Co się stało? Co z nim jest? To oparzenia meduzy. Proszę pana, czy pan mnie słyszy? Przygotujcie antidotum. Proszę nie zasypiać. Doktorze, nie mogę znaleźć żyły. Poklep go po ręce. To wszystko, co możemy dla pana teraz zrobić. Niech pan walczy z trucizną. Czułem, że odchodzę. To było straszne. Słyszałem wszystko.
Leżałem tam, a lekarze, pielęgniarki, sanitariusze kręcili się w pobliżu. Nie byłem w stanie utrzymać otwartych oczu. Gdy je zamknąłem, poczułem niesamowitą ulgę. Pomyślałem, że zamknę je tylko na chwilę, a potem znowu otworzę. Kiedy to zrobiłem, poczułem się jakby uwolniony. Walka o życie została zakończona. Obudziłem się stojąc. Było bardzo ciemno. Pomyślałem, dlaczego lekarze zgasili światło? Co to za szpital? Zastanawiałem się, jak długo spałem. Uspokajałem się, że przecież nie zwariowałem. Moje oczy musiały przyzwyczaić się do ciemności. Może zbyt szybko się obudziłem. Zacząłem się rozglądać, czekając na poszerzenie źrenic, ale nic nie widziałem. Musi to być jakieś światło, pomyślałem. Obróciłem się wokoło, próbując znaleźć kontakt, jednak nic nie widziałem. Nie mogłem znaleźć ściany. To dziwne. Czyżby mnie przenieśli? Poszedłem w lewo, szukając łóżka. Nie mogłem go znaleźć. Zirytowałem się. Świetnie, idioto. Jak mogłeś zgubić łóżko? Nadal szukałem łóżka, aż uświadomiłem sobie, że nie widzę nawet własnej ręki. Chciałem dotknąć swojej twarzy, ale ręka ją przeniknęła, jak gdyby nie było tam ciała. Pomyślałem, to niemożliwe, nie można ominąć swojej głowy. Kompletnie nie czułem swojego ciała, jakbym był niczym. Jakbym był poza fizycznym ciałem. Tak, jakbym był przeźroczystym. A jednak miałem wrażenie, że jestem ludzką istotą. Jan, którym jestem, wydawał się tam stać. Co się stało? Kiedy tak stałem, poczułem na sobie czyjeś spojrzenie. Badały mnie niewidzialne oczy czegoś lub kogoś. Ta ciemność była nasycona złą obecnością, zimnem przenikającym atmosferę. Gdzie? Gdzie ja jestem? Zamknij się. Zasłużyłeś, żeby tu być. Co? Zasłużyłem, żeby być gdzie? W piekle. A teraz zamknij się. Gdy tak stałem, zrozumiałem, że jestem w piekle. Nagle z góry przeciął ciemność snop światła. Dotknął mojej twarzy i poczułem, jak przenika mnie fantastyczna obecność. Moje ciało zostało uniesione w stronę światła i blasku, który promieniował z otworu nade mną. Czułem się jak drobina kurzu przyciągana przez światło. Zastanawiałem się, czy to się dzieje naprawdę. Obejrzałem się za siebie. Daleko pode mną widziałem ciemność. Wciąż nie rozumiałem, czym było to światło, ale zacząłem poruszać się w jego kierunku. Wtedy zauważyłem, że to był tunel. W oddali dostrzegłem jego światło. Pomyślałem, to jest centrum wszechświata. Co za jasność, co za moc. Poruszałem się w kierunku źródła i widziałem falę blasku. Dotknęła mnie i wtedy poczułem ciepło. Psychiczny komfort. Cały strach i ciemność wydawały się ode mnie odchodzić. I czułem żywe, przenikające mnie światło.
Biały ogień z samego centrum. Z miejsca, w którym byłem, widziałem, jak rozchodzi się ta olśniewająca jasność. Pomyślałem, że nawet gwiazdy, nawet konstelacje muszą mieć swoje źródło w tym centralnym punkcie. Co jest tym światłem? Czy ktoś tam jest, otoczony blaskiem? I wtedy usłyszałem głos z centrum światłości, ten sam, który przemówił do mnie w karetce, podpowiadając mi modlitwę pańską i pytając mnie, czy przebaczę. Zapytał: Jan, czy chcesz powrócić? Jeśli chcesz wrócić, musisz patrzeć w nowym świetle. Przed moimi oczyma pojawiły się słowa: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Pomyślałem: Bóg jest światłością, czy możliwe, że to Bóg? I nie ma w nim ciemności. Właśnie przybyłem z ciemności. Kimkolwiek ta istota jest, jest całkowicie oddzielona od ciemności. Nie widzę żadnego cienia, żadnego zła, tylko czysty, biały blask. I zna moje imię. Czy możliwe, że ten, przed którym stoję, to Bóg? Pomyślałem, że jeśli tak, to widzi mojego ducha całkowicie obnażonego. Widzi wszystko. Ze strachu zacząłem się cofać w stronę ciemności i wtedy zobaczyłem wychodzącą od niego falę blasku. Spodziewałem się, że wrzuci mnie prosto do piekielnej otchłani, ale ona przeniknęła mnie. Poczułem ogromną miłość. Ta miłość uwolniła we mnie szloch. Po prostu wylewałem morze łez i poczułem się zaakceptowany. Boże, Ty nie możesz mnie kochać, przecież Cię przeklinałem. Więcej miłości. Powiedziałem: grzeszyłem, spałem z kim popadło, brałem narkotyki. Miłość wciąż napływała. Wtedy wyznałem to, co uważałem za najobrzydliwsze rzeczy z mojego życia. Gdy światło zaczęło się otwierać, dostrzegłem w jego centrum bose stopy. Wokół kostek lśniła biała szata. Nie z materiału, ale ze światła. Podniosłem oczy i ujrzałem klatkę piersiową człowieka, jego ramiona okryte białymi szatami były wyciągnięte do mnie w geście powitania. Wiedziałem, że patrzę na Boga. Byłem przepełniony bojaźnią. Nieprzygotowany. Nie da się przygotować na przeżycie czegoś takiego. Stałem w absolutnym zadziwieniu. Biały blask otaczał jego włosy, a twarz tryskała światłem. Nie widziałem jej rysów, gdyż emanujące światło było wielokrotnie jaśniejsze niż jakiekolwiek, które dotychczas widziałem, i dosłownie biło z jego twarzy. Zbliżyłem się o kilka kroków. Chciałem zobaczyć, jaki jest Bóg. Moja twarz znalazła się w obrębie jasności, która jednak nie raziła. Przysunąłem głowę, mając nadzieję, że zobaczę wyraźniej. Nagle on się poruszył i ujrzałem przejście, jakby okno lub drzwi do wieczności. Zobaczyłem przez nie otwartą przeze mnie nową ziemię. Tak, jakbym stał na progu wieczności, mając jej przebłysk. Z trawy emanowało światło i życie. Widziałem kwiaty i pola. Wiedziałem, że gdybym stanął na trawie, nie zniszczyłbym jej. Promieniowała barwami, energią i życiem. Cudownie było zobaczyć rzekę o kryształowo czystym nurcie. Drzewa wzdłuż brzegów oraz wzgórza. W oddali zobaczyłem góry. Niebieskie, całkowicie czyste niebo. Stałem tam i myślałem: raj.
Gdy tak patrzyłem, wiedziałem, że tu przynależę. Byłem przekonany, że Bóg mnie stworzył do życia właśnie tutaj. Pomyślałem, czemu się tu nie urodziłem? Dlaczego urodziłem się na ziemi? Wiedziałem, że dotarłem do domu. Wiedziałem, że podróżowałem po świecie szukając tego raju, a on był tu, przede mną. Westchnąłem. Jestem w domu. Zacząłem iść w tamtym kierunku, a wtedy on znowu pojawił się przede mną i zasłonił przejście. Zapytał: Jan, teraz, gdy już to zobaczyłeś, czy chcesz wejść, czy powrócić? Boże, nie jestem żonaty. Nie mam dzieci. Nie mam do czego wracać. Nie chcę wracać. Odwróciłem się. Ku mojemu zaskoczeniu Bóg pokazał mi jedną osobę, która mnie kochała. Ujrzałem moją matkę i zapłakałem. Zawstydziłem się, że skłamałem Bogu, gdyż jest ktoś, kto mnie kocha. Pomyślałem, że jeśli nie wrócę i pójdę do raju, do Boga, to moja droga matka nigdy się nie dowie, że jej syn, poganin, modlił się w karetce, żałował za grzechy, oddał życie Bogu, a Bóg pochwycił go do raju. Matka uważałaby, że poszedłem do piekła, bo wyobraziłem sobie, jak otrzymuje telegram mówiący o tym, że jej syn umarł poprzedniej nocy. Takie wydarzenie mogłoby ją zniszczyć. Już tyle cierpienia. Straciła swoją rodzinę. Zrozumiałem, jak egoistyczne byłoby z mojej strony pozostać tam i zostawić matkę z przekonaniem, że poszedłem do piekła. Chcę wrócić. Natychmiast znalazłem się w moim fizycznym ciele w szpitalu, a lekarz coś ze mną robił, trzymając w górze moją prawą stopę i czymś ostrym jak skalpel kłuł jej spodnią część. Nic nie czułem, a on ją kłuł jak martwy kawał mięsa. Pielęgniarki. Głos Boga przerwał moje myśli. Synu, właśnie przywróciłem ci życie. Cudownie było zobaczyć Boga. Co tu się stało? Czułem wspaniałą moc przechodzącą przeze mnie. To było jak niskie napięcie elektryczne. Moje ciało odzyskiwało czucie i w ciągu kilku godzin byłem całkowicie uzdrowiony. Zapytałem: Boże, kim ja się stałem? Odpowiedział: jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem. Przetrwałeś tylko dlatego, że twoje grzechy zostały przebaczone, a krew Jezusa obmyła je. Ofiara Chrystusa zmazała twoje grzechy. Wszedłeś w Jego obecność czysty jak śnieg. Wskazał mi list świętego Piotra. Bóg stworzył nowe niebo i nową ziemię dla tych, którzy Go kochają. Obecna ziemia przeminie, ciało przeminie. Bóg powiedział, że być nieobecnym w ciele oznacza być z Nim. Śmierci, gdzie jest Twoje rządło? Śmierć została powstrzymana. Jak? Przez moc zmartwychwstania Jezusa.
Żądłem śmierci jest grzech, lecz darem od Boga dla tych, którzy pokutują za swoje grzechy, jest to, że ich grzechy będą odpuszczone, a oni przejdą do wieczności. Życiem jest Chrystus, śmierć jest zyskiem. Bóg powiedział: nowa ziemia i nowe niebo, nowe Jeruzalem. Miasto naszego Boga zstąpi z nieba na ziemię. Nie będzie więcej choroby, śmierci i wojny. Będziemy mieszkać z Nim przez całą wieczność. Rzeka życia płynie z tronu Boga, a ci, którzy z niej piją, będą mieli życie wieczne. Po tym doświadczeniu wyszedłem ze szpitala całkowicie uzdrowiony. Zapytałem Boga, co się ze mną stało. Odpowiedział: Jan, jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem. Nie słyszałem o tym. Co to oznacza? Zapytałem. Wtedy usłyszałem, że odpowiedź znajdę w Piśmie Świętym. Pamiętam, że przez następne 6 tygodni w 1982 roku czytałem Biblię. W liście świętego Jana przeczytałem, że człowiek musi się na nowo narodzić z Ducha Bożego, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Zapytałem: Boże, jak to się stało? Odpowiedział: Jan, w karetce zobaczyłeś swoje życie i modlącą się o ciebie matkę. Pojawiły się słowa: przebacz nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Kiedy modliłeś się tą modlitwą, przebaczyłem ci, oczyściłem cię i uczyniłem twojego ducha białym jak śnieg. Zrozumiałem, że o naszą duszę toczy się bitwa, królestwo ciemności przeciwko królestwu światłości. Bóg mi pokazał: Jan, kiedy oddałeś mi swoje serce, to w jednym momencie cała ciemność została usunięta z twojego ducha, a krew Jezusa oczyściła twoją duszę. Zapytałem: Boże, wydawało mi się, że poszedłem do ciemności. Co to było? Jan, istnieje królestwo ciemności, nad którym panuje szatan, jest też królestwo światłości, nad którym panuje Jezus. W duchowej rzeczywistości istnieje królestwo ciemności zupełnie pozbawione światła. Zapytałem: Boże, dlaczego sprawiłeś, że przez to przeszedłem? Odpowiedział: Jan, gdybyś nie modlił się w karetce, pozostawiłbym cię w ciemności aż do dnia sądu. Zdecydowałem, że pokażę ci dolinę cienia śmierci, ale zło nie mogło cię dotknąć, gdyż byłem z tobą. Boże, poruszałem się w tunelu światła, co on oznaczał? Odpowiedział: Ewangelia Mateusza mówi, wąska jest ścieżka, która prowadzi do Królestwa Bożego. Szeroka jest droga, która prowadzi do śmierci i ciemności. Panie, znalazłem miłość i radość i pokój. Bóg odpowiedział: mój Duch Święty przynosi miłość, radość, pokój i pocieszenie tym, którzy mnie miłują. Zapytałem: Boże, widziałem, że moja ręka była przeźroczysta. Jan, w mgnieniu oka nie będzie już twojego śmiertelnego ciała i otrzymasz nieśmiertelność. Śmierć jest pochłonięta w zwycięstwie, ponieważ darem od Boga jest wieczne życie w Chrystusie Jezusie. Powiedziałem: Boże, wkroczyłem w światłość, która zdawała się wypełniać niebiosa. Mój Syn Jezus jest wywyższony, jest otoczony nieprzystępną światłością. Spytałem: jak wszedłem do tej światłości? Zasłona została rozdarta w miejscu najświętszym. Droga do miejsca najświętszego prowadzi przez krew baranka. Powiedziałem: widziałem człowieka w białych szatach, jego twarz jaśniała, blask zdawał się wypełniać wszechświat. To był mój Syn Jezus otoczony chwałą. Umarł na krzyżu za twoje grzechy. Baranek, który gładzi grzechy świata. On zmartwychwstał i jest wywyższony. Gdzie to jest w Piśmie Świętym? Zapytałem. Bóg odparł: w Apokalipsie pośród świeczników stał Syn Człowieczy. Białe szaty sięgały mu do stóp, włosy miał białe jak wełna, a twarz świeciła jak słońce. Nie bój się. Byłem martwy na krzyżu, ale spójrz, jestem żywy na wieki. Mam klucze śmierci i Hadesu. Zwyciężyłem moc zła. To ja jestem zmartwychwstałym Jeszuą, Mesjaszem. Powiedziałem: to Jezus. Czemu się przesunął? Odpowiedział: w Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: ja jestem drzwiami życia. Ci, którzy do mnie przychodzą, będą mieć wieczne, obfite życie. Zapytałem: Boże, widziałem zielone pastwiska. To nowe niebo i nowa ziemia dla tych, którzy mnie kochają. Synu, to jest w drugim liście świętego Piotra. Boże, widziałem ludzi w dole. Nie chcę, aby ktokolwiek zginął. Bóg chce, byś go poznał. Jego ramiona miłości zostały rozciągnięte na krzyżu. Nie ma większej miłości nad tą, jaką okazał, gdy umarł na krzyżu dla ciebie. Takie jest jego serce. On pragnie, abyś przyjął przebaczenie i był uzdrowiony. Bez względu na to, jak jesteś złamany i zdruzgotany. Bez względu na to, jak zostałeś wykorzystany.
Duch Pana jest nad Jezusem, aby uzdrawiać złamane serca, aby wyzwolić jeńców z każdej niewoli, z każdego popełnionego grzechu. On Cię uwolni, oczyści Twoje serce i wypełni Cię życiem wiecznym. Wielu z Was żyje chwilą obecną. Ja nacisnąłem przycisk samozniszczenia wiele lat temu, ale miałem matkę, która się za mnie modliła i nie poddała się. Niektórzy z Was mają kogoś, kto się za Was modli. Bóg czeka, aby odpowiedzieć na ten akt miłości. Czeka, żebyś okazał pokorę, tak jak marnotrawny syn czy córka. Wróć do domu Pana. Zawróć, by znaleźć przebaczenie w Chrystusie. Powiedziałem: Boże, powróciłem do ciała. Odpowiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Mogę przemówić do tego, który umarł, i powołać go z powrotem do życia. Jeśli przyjdziesz do mnie, otrzymasz moc zmartwychwstania. Kiedy umrzesz, wezmę twojego ludzkiego ducha do nieba. Być nieobecnym w ciele, to być obecnym z Bogiem. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, zawołał: Ojcze, przebacz im. Mężczyzna obok niego był mordercą i złodziejem. Poprosił: wspomnij na mnie. Jezus odpowiedział mu: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Drugi mężczyzna przeklął go. Być nieobecnym w ciele, to być w obecności Jezusa. Śmierć jest pochłonięta przez moc Jego krwi. Wiem, że Jezus mnie kocha. Mam za sobą 19 lat doświadczeń namacalnej obecności Ducha Bożego. On mnie całkowicie uzdrowił i wyzwolił. Dał mi wspaniałą żonę, cudowną rodzinę i nadzieję na przyszłość. Dlatego wiem, że nawet jeśli masz samobójcze myśli, czy jesteś zrozpaczony, czy twoje małżeństwo jest w rozsypce, tylko przez modlitwę i przebaczenie twoje małżeństwo i życie może być uzdrowione. Bez względu na to, jak bardzo ludzie cię odrzucali i niszczyli, Bóg cię kocha i doprowadzi do miejsca odnowienia i życia. Jezus jest światłością świata. Chciałbym, abyś dzisiaj po prostu otworzył swoje serce i naprawdę się modlił, szukał Boga. Ja modliłem się w karetce na łożu śmierci i oddałem życie Jezusowi. On usłyszy wołanie człowieka. Jeśli ktoś powie: Panie, przebacz mi, miej łaskę nade mną, On to zrobi. Wiem, że Bóg tam jest, w namacalny sposób dociera do ciebie z miłością, z rękoma przebitymi gwoździami mówi: wracaj i zamieszkaj w domu Pana na wieki. Chciałbym się z tobą pomodlić. Bóg przyjdzie do twojego życia i narodzisz się na nowo, gdy szczerze z głębi serca zawołasz do Niego. Jezus mówi, że ci, którzy wzywają Jego imienia, będą zbawieni. Nic prócz krwi Jezusa nie może oczyścić cię z grzechów. Wielu ludzi widziało tunel światła, ale niewielu przez niego przeszło i zobaczyło, że to Jezus jest w jego centrum. Powiedziałem: Boże, niektórzy nie wierzą, że to Ty. Dlaczego? Odpowiedział: diabeł może przyjść pod postacią anioła światłości i zwieść nawet wybranych. Odciąga ludzi od prawdziwego światła. Jezus jest prawdziwym światłem, które przyszło na świat, by rozjaśnić każde serce. Jest jasną, świecącą gwiazdą. On jest Elohim, Jeszuą, Emanuelem, Bogiem z nami. To Pan Bóg Wszechmocny. Ludzie mówią: modlę się do Boga, ale nie wierzę w Jezusa. Jezus powiedział: jeśli widziałeś mnie, widziałeś Ojca. Jezus w sposób widzialny ukazuje niewidzialnego Boga. Jeśli zobaczyłeś Chrystusa, to ujrzałeś Boga na ziemi. Jezus nie tylko objawił, że jest Bogiem, ale także, że umrze i zmartwychwstanie. Przepowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie. Teraz jest otoczony światłem. Chwała, która go otacza, wypełni nowe niebo i nową ziemię. Nie będziesz potrzebował światła słonecznego czy światła księżyca, ponieważ chwała, która świeci od Syna Bożego, wypełni niebiosa swoim blaskiem. Jeśli poprosisz Go dzisiaj, ciemność odejdzie. Przyjdzie światłość i życie Jezusa. Pomódlmy się. Jeśli chcesz, pochyl swoją głowę w akcie uniżenia. Ci, którzy z serca wzywają imienia Pana, będą zbawieni.
Powiedz, Panie Jezu, staję przed Tobą w pokorze. Proszę, przebacz mi grzechy. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu i tylko Twoja krew może oczyścić mnie ze wszystkich grzechów. Boże, ponieważ dziś przebaczasz mi wszystkie złe rzeczy, które uczyniłem w życiu, decyduję się przebaczyć tym, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie. Decyduję się przebaczyć tym, którzy mnie wykorzystali, tym, którzy mnie zranili. Decyduję się oddać moje serce światłości świata, Jezusowi Chrystusowi. Wierzę, że nie tylko umarł za moje grzechy, ale że naprawdę zmartwychwstał i przychodzę do Niego z pokornym, szczerym sercem i mówię: Jezu, bądź moim Panem, moim Zbawicielem, moim Królem. I niech Twoja moc zmartwychwstania, moc Twojego Świętego Ducha spłynie do mojego wnętrza, mojej świątyni, aby w niej pozostać. Decyduję się kroczyć w światłości Twojej świętości, światłości Twojej prawdy od dzisiaj przez wszystkie dni mego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Pismo Święte mówi, że każdy, kto jest w Jezusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe. Jezus powiedział: dam Ci nowe serce i nowego ducha do Twego wnętrza. Będę mieszkał w Twoim sercu przez wiarę. Bóg umieścił w nas wieczność. Wszyscy chcemy żyć wiecznie, a jedynym sposobem na to jest relacja z Chrystusem, która właśnie się rozpoczyna. Możesz być ocalony od śmierci i wejść do życia wiecznego przez Jezusa. Znajdź w swojej okolicy dobry kościół, miejsce, w którym mógłbyś wielbić Boga, otrzymać zachętę, rozwijać przyjaźnie i być częścią rodziny Chrystusa. Niech Cię Bóg błogosławi.